Powracamy do rozpatrzenia punktu 10 porządku dziennego. Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz niektórych innych ustaw. Sejm wysłuchał uzasadnienia projektu ustawy przedstawionego przez ministra obrony narodowej pana Tomasza Siemoniaka oraz przeprowadził dyskusję. W dyskusji zgłoszono wniosek o odrzucenie projektu ustawy w pierwszym czytaniu. Poddam ten wniosek pod głosowanie. Odrzucenie tego wniosku będzie oznaczało, że Sejm zgodnie z propozycją zaopiniowaną przez Prezydium Sejmu skierował ten projekt ustawy do Komisji Obrony Narodowej w celu rozpatrzenia. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem wniosku o odrzucenie w pierwszym czytaniu rządowego? Bardzo proszę o zabranie głosu pana Andrzeja Rozenka.